Hej, hej, cześć, czołem do wszystkich, bardzo serdecznie jestem Felicjan i zapraszam się na kolejny odcinek serii Skyrim. Miałem dzisiaj udać się już tutaj i to dzisiaj też zrobię, ale zainteresowała mnie tutaj Jama Soliunda. Znaczy, nie pamiętam, czy ja ją tutaj zrobiłem z wami, czy po prostu sam z siebie, ale pamiętam, że tutaj tak fajnie się robiło pełną misję. Dobra, niech Perf gada. Nie wiem, gdzie idziesz, ale trzymaj się z dala od tej kopalni. Tam jest niebezpiecznie. Kopalni? Dlaczego? Dokopaliśmy się do starej norskiej krypty. Pełno tam draugrów. Przez nieumarłych nie możemy wydobywać rudy. Na twoim miejscu bym tam nie wchodził. I właśnie dlatego chcę tam wejść, ponieważ tam trochę draugrów jest. I zrobimy przy okazji jakąś misję dodatkową przy tym. Ale to mówię wam, to jest naprawdę ciekawa lokacja, przyjemna. Kilka draugrów zabijemy, jeszcze jakieś expo dostaniemy, może trochę kasy. Nie pamiętam teraz dokładnie, co się dostawało za to. Natomiast wiem, że nie jest to zbyt trudne, zwłaszcza, że mamy już u boku znowu Lidię, po którą się musiałem cholercze jasna wrócić. Ale co tam. Tutaj trochę bryły też, znaczy no, rudy jakbyśmy chcieli, można by było znaleźć. Już słyszę draugra za sobą. Ale cię pozamiatała, chłopie. Wziąłem w ogóle ten... A nie, nie wziąłem. Na szczęście nie wziąłem. Nie spodziewałem się tego, że on nam tutaj na plecy wyskoczy. Myślałem, że ja zajdę go jakoś, ale jednak nie. Dobra, tu będziemy musieli zlecieć na dół. I możemy to... Taki, o... sposobik sobie zrobić. I tu właśnie powinien nam właśnie dwóch draugrów. Niezbyt trudne są te draugry do pokonania, więc... Nie ma to tamto. Słyszę, tam gdzieś jeszcze jeden będzie. O, Lidia za nami nawet wróci, nawet podążyła. Bo nie ma w sumie innej drogi, żeby się dostać tutaj, więc trudno się dziwić, że się z nami zabrała tutaj. Dobra, tutaj za chwilę jak wyjdziemy, też powinien być jeszcze jeden, ale najpierw te urny pogrzebowe tutaj. No nie, ta jest pusta. Muszę się zgrabić. Tutaj powinien nam wyskoczyć. A nie, to z tej strony. Dobrze, że go Lidia już na siebie wzięła. I ta, widzicie. No właśnie, jeszcze ta finiszuje w ogóle cały czas prawie. I ona robi to, co powinna, to robi. Nie to, co nasz... czekajcie, jeszcze tu złoto było. Nasz były partner Farkas, który nie dość, że się bugował, to jeszcze w ogóle nie atakował. No bo jak atakował, to zbierał takie baty, że... Szkoda mała, a ta tutaj daje radę. No zbij go, nie chcę mi stracić strzały, właśnie, gratuluję. Uważaj, bo tutaj jakaś pułapka, zdaje się, z tego co pamiętam, była. Chociaż nie, tutaj nie ma akurat. Urna pogrzebowa. Złota troszeczkę, ale tutaj, dobra, zapiszmy sobie, bo... tutaj kilka chyba draugrów też było. Nie jestem jakoś... silne, ale mimo wszystko zapisać wolę. Tutaj tak, to... Otworzyłem coś. O, proszę bardzo. Wszystko tylko nie środkową. Dobra, taktyka nie jest zła, że tak powiem. I co, to by był koniec tutaj już tej lokacji? Bo już tak... pułapka. Upiór, na skradaniu poszedłem jeszcze. Skradanie mam na wysok... No nie. Nie się tutaj tylko... O właśnie. I to był chyba najsilniejszy draug tutaj. One się tak otwierają i zamykają, więc... Takie trochę pobugowane te drzwi są. Zaraz, gdzie to są ciała tych draugrów? O, tu jest. Podlatywały. Woda ich zniosła w ogóle gdzieś tam.
Daleko. W cholerę. O, złoto. Alu. Co tu jest ciekawego? Stalowe norskie to nie. Stalowe norskie to ja w życiu. Worków ten nie przeglądam, bo tam rzadko co jest. Palu giganta. No trochę tutaj widzę alchemicznych rzeczy. Ale jest. Norskie strzały mi dają jeszcze. Fajnie, bo tak naprawdę ciągle coś skautuję, co jest z norskimi strzałami. I mi się te praktycznie one nie kończą. Co to jest? Aha, to tylko tak dla picu chyba było. Myślałem, że to jakieś coś ciekawego. Aaa. Słowa trucizna. Tutaj jakieś chyba kremację draugrów robi, czy coś. No dobra, tutaj już chyba tej lokacji zeskauciłem wszystko i wyłazimy za żelazne drzwi. Cicho bądź, Lidia. Ja wiem, że to cicho się z lekkim pancerzem, to ty nie będziesz, znaczy z ciężkim pancerzem nie będziesz się posługiwać, ale bądź na tyle cicho, żebym spróbował zaskoczyć trochę wroga, ewentualnie jeżeli jaki to by tu taki był. A będzie, bo tutaj jest, tak. Pamiętam to dziwne miejsce, ja zawsze się bawiłem. Żeby tylko mnie te kule nie trafiły. One są jakoś magicznie zaklęte. To jest w ogóle, nie wiem. Trzeba uważać, bo on rozbraja. Jeszcze się leczy, skubaniec. I szybko wstaje. To jest taki inny trochę draugr niż wszystkie. Ale fajny, przynajmniej jak go zabijemy. No nie lecz się. To dostaniemy misję. Jeszcze chciał we mnie lecieć. Nie jest jakoś tam specjalnie silny, tylko tyle, że jak machnie tym mieczem, to po prostu widzę, że Lidię z równowagi wyprowadza. Ale dostaje krytyczne. Dawaj go, wytnij go tam. Tnij go teraz. No tnij. Dobrze. Trzeba by to było jakoś wyłączyć. Poinformuj, że draugry nie żyją. No jasne, że poinformujemy. Korzeń palmowy. Tu dalej będzie we mnie strzelać, z tego co pamiętam. Ale co tam? Mam tu kuferek jakiś. Orkowa zbroja. Nie, to tobie się też nie przyda, bo masz lepszą, Lidia. A ciężkie to dosyć jest i mało warte jak na ciężar. Więc idziemy stąd już. Bo tu wszystko żeśmy już zrobili. Serce róży. Wielki krasnoludzki miecz zamarzania. Wezmę sobie. No i tu wychodzimy praktycznie w miejscu. Zaraz. A nie, to jest jeszcze to samo miejsce. Tutaj wychodzimy w tym miejscu, w którym żeśmy spadli. I jesteśmy już przy wyjściu praktycznie. No i w tym momencie ja tu sobie jeszcze walnę łyka wody i zaraz oddamy misję. Temu ostranemu kopaczowi, Perf. Udało ci się oczyścić znaczy udało mi się oczyścić. Czekaliśmy aż Jar przyśle cały pułk, by oczyścił te kopalnie. Wystarczyła jedna osoba. Teraz możemy wracać do pracy. Dziękuję. Proszę bardzo. No i widzicie, 1250 złota nasze jest dodatkowo, więc nie ma na co narzekać. Teraz to trzeba byłoby się przez góry przeprawić. Ja to może sobie jednak pojadę sobie na koniku. Zobaczymy, może trochę szybciej będzie. Wiem, że trochę Lidię w tym momencie z tyłu zostanę i ona będzie musiała trochę, myślę, gonić peleton, ale dobra, trochę zioła też pewnie pominę. Przy okazji idę jakąś drogą tutaj w ogóle. Nie wiem, gdzie ona mnie doprowadzi. Czy to będzie... Co to w ogóle będzie? Gdzie to będzie i jak to będzie? Mam nadzieję, że w miarę dobrą stronę idę. Tu jest taki... O, smoczek. Trzeba go będzie zajechać. No tak, nie pozwolą. Ale tam widzę, że jakiś mak jest i ten mak trochę chce tego smoka tam nakalikwi. Jakiś lepszy smoczek.
Ej! Ej! Wampiry! Co one tutaj robią? A broże, nie chcę. Tak nic chyba nie zrobię. Ale co one tu robią? Gdzie ten wampir? Wampirzy sługa. A czemu on tak uzbrojony dobrze? Się wbiję chyba w jakąś melinę większą. Wow. Lidia, dawaj go. A nie, tu Lidii nie ma nawet. A tu jest. Nie. Muszę się szybko uleczyć, bo widzę, że trochę mnie poniosło, ale udało się mi zabić jeszcze zanim mnie dopadła. Chociaż mimo wszystko trochę, no, dała mi popalić. Ta menda. Czekaj. Ja tu sobie jeszcze zatruję łuk. Bo mam trochę tych trucizn. Trzeba by było trochę chociaż te trucizny, znaczy powywalać, to źle powiedziane. Znaczy chciałem tego użyć, ale nie, po prostu zużyć je. Został. Tam coś... Mag? Wampirzy sługa. Tylko. Dawaj tego smoka. Drżniemy. No niech on tutaj pole... O właśnie. Mogłem w sumie... inny czar użyć. No nie! Co ty we mnie od razu? Kondycji uzdrowienia. Słabo powolna trucizna. Nie jest już ten smog specjalnie silny. Widzę, że dosyć szybko padł, więc no mówię, nie był zbyt jakoś taki, no taki, żeby mi stawił opór. Większym oponem był dla mnie Alduin. Tam jeszcze ktoś, kogo on tam strzela? A, mój cienisty już tam poszedł. Zostaw cienistego. Jeszcze te oślepiające wchłanianie duszy tym razem. I jeep! Oh my gosh, ale dostał. Dobra, ja bym się tam chciał na górę w ogóle władować, zobaczyć co się dzieje. Tutaj, jakiś jakby mały obozik się tutaj wkradł. Tylko jak ty się tam cienisty? Pewnie tutaj jakoś. Bo to jest w ogóle jakiś taki mały kurhanik czy coś. Może byśmy to zeskałcili sobie, skoro już tu jestem. Czemu nie? To jakiś obóz był. Wygląda na świeży, ogólnie no to jest obóz myśliwski, ale nie widać za to myśliwych. Przeszukaj trumna? That's the fuck? A to co? Chyba znalazłem jakąś ciekawą lokację, nie miałem nigdy okazji jej zeskautować. No to w sumie chyba, skoro tak będzie fajnie się skałcenie, no to nie mogę nawet nie dojść do tej lokacji, którą chciałem. No ale ciekawi mnie też, co tu jest w tych lokacjach. Więcej wampirów? No pewnie, że więcej wampirów. Czyli to nieprzypadkowe tutaj. A mogłem srebrny miecz sobie jednak dobrać. Bym miał lepiej przeciwko takim. Zostaw Lidię. Dawaj, tnij go, dobrze. Tak masz ciąć. Pięknie, żeś to Lidia zrobiła. Ja wiem, że tutaj też nie jest łatwo, ale jakoś to tutaj sobie damy radę we dwóch. Mam nadzieję, że sobie damy radę. Nie, no w sumie na razie aż tak źle nie było. Brał gry tutaj oczywiście. W połączeniu z wampirami, no to będzie naprawdę ciekawy przeciwnik. Ogon ślizgacza, przeszukaj draugr. Pięknie tutaj na razie już od samego początku. Nie chcę spać. Od samego początku mnie tutaj widzę, już gra rozpieszcza, jeżeli chodzi o loot. To bardzo dobrze w sumie.
tylko się poprzechodzić trochę i naprawdę można sporo zarobić. Już mam ponad 30 tysięcy złota. Ale myślę, że w niedługim czasie ja się pozbędę tego złota na jakieś różnego typu wydatki, ale robię przy okazji misję na zdobycie 100 tysięcy. Chociaż wiem, że to tak szybko nie nadejdzie. Chyba, żebym zbierał dużo lootu, w ogóle craftił dużo i tak dalej, ale no jakoś nie mam na to czasu zwyczajnie. Ale dużo ciekawych rzeczy w tej skrzyni było. Jeszcze tutaj coś więcej jest? Czy to jest cała lokacja? Cała lokacja, no ale zobaczcie, wybiłem się tutaj i naprawdę znalazłem sporo ciekawych rzeczy, które no dosyć fajnie mogą się potem sprzedać. Tu jeszcze jest jakaś urna. No i dobra, tutaj już nic więcej nie ma, no to Lidia wyłazimy stąd. Aha, dobra, tutaj nic nie ma. Szkoda. Czy jakby się tu zawaliło? Nie, no tutaj na pewno nic nie ma. No, czy widzę tylko jakąś taką czarną ścianę, więc uważam, że nic, a nic nie ma. I zobaczymy dalej. Daleko nam zostało do tej misji? Nie, no w sumie niedaleko. To ruszamy dalej. Czy nawet widzi ją chyba na mapie. Teraz już nie powinno nas nic powstrzymać przed zeskałceniem reduty. Jakiś tam. Tyk, no, głupie skały. Dobra, biłem. Już nawet chyba widzę oddali namioty. Znaczy oddali, Boże, już jestem blisko. Zapiszę sobie. Żeby mnie nic tutaj nie spotkało nieciekawego. Chociaż, czym się tu przejmować? Regenatami? Którzy nie są jakoś tam zwyczajnie mocni. Już finisher na początku. Pod gardełko prawie dostała. Ule się poobracała. Nie ma to tamto. Drugi finisher. Co za lapsy. No sakra, ale strzały sobie wezmę, bo będę miał na sprzedaż. Przynajmniej. No tak, ale to jest misja na małe poziomy właściwie, bo towarzyszy możemy już od pierwszego poziomu właściwie przystępować bez żadnych problemów, właściwie do każdej gildii. What the? Szabrownik. Dawaj tam, Lidia, serce róży. Odsuń się, Lidia. A, nie, to... Ej, teraz ja dostałem. Myślałem, że to był jakiś prawdziwy renegat, który... Znaczy, prawdziwy... Boże. Prawdziwy... Atronach. Czym ona uciekała i tak wiedziała, że zginie? Jeszcze kogoś tu, Lidia, masz na swoim cokolwiek oku? Tu mi coś pokazuje, gdyby. A tu się schowałeś, tak? Dobra, nara ci. A my tymczasem wchodzimy do miejsca, które nas tutaj prowadzi. I gdzie to jest? Wygląda na to, że troszeczkę dalej. Aha, bo tu jest jakaś jeszcze... No tak, wnętrze tu jest jakieś. Dobra, to włazimy do tego wnętrza. Czemu nie? Ruiny wężowego urwiska. Czego ja tam będę się spodziewał? A tak, tutaj chyba był... Znowu... A nie, to nie to. Myślałem, że to jest serce... Znowu to śmieszne. Serce róży do zabicia, a to nie, jednak nie to. Miałem się tak łatwo dać nabrać. Co? Ale ciebie nie zauważyłem. Ale szybko przybiłem cię do ściany, choć szkoda, że ta strzała się tak nie wbiła perfidnie.
ściany, ale to kozacko wyglądało. Tak tylko wbita w ścianę całym ciałem. Tu jest jakaś pułapka, nie chcę jej uruchamiać, ale pewnie zaraz Lidia to zrobi, znając życie. Znając moje fucking szczęście. Tam muszę zabić tego renegata. Sam sobie wyłożyłem teraz pułapkę. Dobra, nie chcę ci tej komody przeszukiwać. Zapiszę sobie. Chociaż nie wygląda mi na to, żeby zbierać... Wow! Zbieracze dwa. Na dwa strzały schodzą. Co za lapsy. Ten będzie... Wiedźmokruk! Nie lubię tego. Bydlęcia. Twarde są. Oczywiście i mocne dosyć. Powiem wam szczerze, te wiedźmokruki. Mimo, że gramy na tym trudnym poziomie, to jakoś w sumie nie widzę żadnych problemów na razie z przeciwnikami. Księga czarów sobie wezmę oczywiście. A tutaj dalej coś jest, ale zamknięte. Tu nie ma żadnych, widzę, wajchów. Ani nic, chociaż... No musi coś tu być. Nie no, nie wygląda mi na taką lokację, w którą byśmy mogli tutaj zwiedzić. To wyłazimy stąd, nie będziemy się tutaj bawić w poszukiwanie jakoś specjalnie wejścia dalej. Myślę, że to się potem może rozwiąże jakoś sam od siebie. Chore, to w ogóle pełno krwi. Ja nie wiem, co oni tutaj robili, ale na pewno nic ciekawego, no byłoby etyczne, czy w ogóle tego typu rzeczy. Nie, bo ci renegaci są świernięci, chociaż to są prawowici mieszkańcy, z tego co pamiętam, Markartu albo czegoś takiego. Było coś tam właśnie o tym Pitolone w jakimś tam jak load screenach, to to właśnie tam coś tam a propos rzekomych właśnie tych renegatów było, że oni są jakimiś tam prawowitymi mieszkańcami Markartu czy coś, tylko że ich wygoniono i oni teraz są po prostu porozwalani po całym Skyrim i próbują odzyskać swoją ziemię ojczystą. Dobra, tutaj idziemy do tego dziwnego statku. No mówię wam, że to założycielami tego całego Jorvaskr zdaje mi się, że byli wikingowie. Nawet sama nazwa Jorvaskr już coś mówi na temat pochodzenia w ogóle autonomii całkowitej Skjor mówi, że mam Jorvaskr. Gramora. Gdzie jest Farkas? Tu jesteś, Farkas. Niektórych problem rozwiązany. Otrzymałem już informację, że klient jest zadowolony. Udało ci się przynieść chlubę sobie oraz towarzyszom. Szukam pracy. Skjor szukał cię wcześniej. Porozmawiaj z nim, zanim zabierzesz się za inne rzeczy. Spoko. To pogadamy sobie jeszcze ze Skjorem. Zaznaczmy sobie to oczywiście zadanie. Skjor, ty jesteś tutaj. To już poważniejsze zadania. Chcesz ze mną rozmawiać? Tak. Tym razem zaplanowałem coś trochę innego. Ale nie jest to przeznaczone dla wszystkich uszu. Spotkajmy się dziś w nocy w podziemnej kuźni. Jeszcze porozmawiamy. Gdzie znajdę tą podziemną kuźnię? Zapomniałem, że się nie orientujesz. Pod niebiańską kuźnią. Tam, gdzie pracuje Eorlund. Drzwi są ukryte, ale pokażę ci drogę. No dobra. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Teraz żegnam się z wami. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku serii Skyrim. Na razie.